Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam garść informacji dotyczących odcinkowych pomiarów prędkości. Film postanowiłem zrobić z dwóch powodów. Temat wydaje się ciekawy i kilka razy dostawałem prośby o nagranie takiego materiału. Po drugie, od dziś odcinkowy pomiar prędkości obowiązuje na autostradzie A2 w Poznaniu. Odcinkowy pomiar prędkości to system kamer, które są zamontowane na dwóch bramkach kontrolnych oddalonych od siebie w zależności od miejsca od kilkuset metrów do kilku lub nawet kilkunastu kilometrów. Obserwowane przez kamery są wszystkie pojazdy, które wjechały w strefę odcinka pomiarowego i mierzą ich czas przejazdu. Następnie, mając przypisaną odległość między kamerami, obliczają ich średnią prędkość. Gdy przekroczy ona dozwoloną prędkość na tym odcinku, system wysyła zdjęcie pojazdu do centrali inspekcji transportu drogowego, która wystawi kierowcy mandat. System jest bardzo skuteczny, działa przez całą dobę oraz bez względu na warunki pogodowe. Jeśli jest zła widoczność, to kamery namierzają auto za pomocą podczerwieni. Odcinkowy pomiar prędkości, podobnie jak fotoradary, rejestruje wyłącznie pojazdy przekraczające dozwoloną prędkość o 10 km na godzinę i więcej. Kamery odcinkowego pomiaru prędkości oznakowane są za pomocą znaku D51A, automatyczna kontrola średniej prędkości oraz D51B, koniec automatycznej kontroli średniej prędkości. Znak jest bardzo sugestywny. Na niebieskim tle prezentuje dwa oddalone od siebie radary na tle drogi. Pod nim powinna znajdować się tabliczka informująca o monitorowanym dystansie. Za przetwarzanie danych odpowiedzialne jest Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w skrócie CANART. Jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość na danym odcinku, to system automatycznie wyśle zdjęcie Twojego pojazdu do centrali inspekcji transportu drogowego. Na tej podstawie ITD wystawi mandat. Kierowca może go otrzymać w ciągu aż 180 dni. Okres ten jest liczony od momentu ujawnienia wykroczenia, czyli sprawdzenia informacji z systemu przez pracownika CANART. Jeżeli mandat nie zostanie wystawiony w ciągu 180 dni, inspektorzy mogą w ciągu 2 lat skierować wniosek o ukaranie do sądu. Odcinkowy pomiar prędkości na stałe zaczął w Polsce działać na kilku odcinkach dróg od końca 2015 roku. W ciągu zaledwie kilku miesięcy system odnotował około 160 tysięcy przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Dla porównania, we wcześniejszych latach liczba wykroczeń odnotowywanych przez wszystkie systemy zamontowane na polskich drogach wynosiła około 130 tysięcy przypadków na rok. Możliwe, że wynikało to z faktu, że część kierowców nie zdążyła jeszcze przyzwyczaić się do nowych rozwiązań stosowanych na naszych drogach. Z drugiej strony, te kilka miesięcy doskonale zobrazowały skalę łamania ograniczeń prędkości w naszym kraju. Najwięcej wykroczeń rejestrowanych przez odcinkowy pomiar prędkości dotyczyło Warszawy. Odcinek w tunelu w ciągu drogi ekspresowej S2 na Ursynowie odnotował aż 24,5 tysiąca wykroczeń. Jednocześnie systematycznie maleje liczba przypadków przekraczania prędkości w tym miejscu. Między styczniem a grudniem 2022 roku odnotowano spadek o 67%. Uruchomienie systemu spowodowało nie tylko ogromną liczbę mandatów, ale przede wszystkim poprawiło bezpieczeństwo na danym odcinku. Z tego względu można spodziewać się systematycznego dalszego rozwoju sieci. Dodam tutaj, że od 2021 roku, czyli od momentu otwarcia tunelu pod Ursynowem, wydarzyło się tutaj dosłownie kilka zdarzeń, a porusza się nim ponad 100 tysięcy pojazdów na dobę. Ile wypadków miałoby miejsce w tunelu w ciągu S2 na Ursynowie, gdyby mierzenia nie było? Tego nie wie nikt, ale zapewne zdarzeń drogowych byłoby mnóstwo, co widać po S8 w Warszawie, gdzie zdarzają się one średnio 3 razy dziennie. W styczniu 2021 roku nastąpiła rewolucja, mianowicie odcinkowy pomiar prędkości pojawił się na budowanej wówczas autostradzie, konkretnie na A1 w okolicach Częstochowy. Okazał się rozwiązaniem nie tyle przynoszącym zysk, co wyraźnie poprawiającym bezpieczeństwo. Odnotowano drastyczny spadek drogowych kolizji, dlatego na nim się nie skończyło.
Obecnie już go zlikwidowano, ale odcinkowy pomiar pojawił się na trzech odcinkach dróg w Warszawie i okolicach. Na wspomnianej S2 oraz na S8. Teoretycznie odcinkowe pomiary prędkości powinny być bardzo skutecznym środkiem profilaktycznym, zapobiegającym temu, żeby kierowcy łamali przepisy. Tu sprawa jest przecież oczywista. Jeśli kierowca wie, że wjeżdża na odcinek, na którym urządzenia odnotowują czasy przejazdu wszystkich poruszających się po drodze aut i na tej podstawie wyliczają ich prędkość, a w razie stwierdzenia wykroczenia system generuje wezwanie do sprawcy wykroczenia, które w zasadzie zawsze skutkuje mandatem, to przecież każdy powinien zdjąć nogę z gazu. Skoro kara jest niemal pewna, to przecież trudno podejrzewać tych, którzy dają się na takich odcinkach przyłapać, że świadomie chcieli zasilić budżet państwa pieniędzmi z mandatów. Jaki z tego wniosek? Albo mamy aż tak wielu kierowców, którzy nie zwracają uwagi na znaki, albo odcinki są źle oznakowane i kierowcy nie mają wcale świadomości tego, że poruszają się po trasach objętych elektronicznym nadzorem. Jest jeszcze jedna możliwość. Nie wszyscy zdają sprawę, na czym polega odcinkowy pomiar prędkości. Część kierowców, gdy widzi pierwszą kamerę, nagle gwałtownie zwalnia, po czym po chwili znowu przyspiesza. Przy zauważeniu drugiej ponownie wytrącają prędkość, nie wiedząc, że ta, z którą przed chwilą się poruszali, również zostanie wliczona w ostateczny rezultat. A wtedy średnia prędkość często jest przekraczana, co kończy się mandatem. Metoda ze zwalnianiem przed samą kamerą nie sprawdzi się przy odcinkowym pomiarze prędkości w żaden sposób, dlatego nie ma żadnego sposobu na jego obejście, by uniknąć mandatu. Inspekcja Transportu Drogowego, widząc coraz słabszą skuteczność tradycyjnych fotoradarów, systematycznie planuje wprowadzać kamery na kolejne odcinki dróg w całej Polsce. Obecnie na naszych drogach funkcjonuje około 35 odcinkowych pomiarów prędkości, łącznie na dystansie około 150 km, natomiast po rozbudowie system ma objąć ponad 600 km dróg. Na przykład w lipcu 2023 roku uruchomiono kolejny odcinkowy pomiar prędkości na drogach ekspresowych i autostradach, a konkretnie na A4 w okolicy Wrocławia. Natomiast w niedalekiej przyszłości pojawi się 40 nowych lokalizacji, w których będzie kontrolowana prędkość przejeżdżających aut. Wielu kierowców narzeka, że nie są one czytelnie oznakowane. Na przykład na początku odcinka brakuje informacji, jakie obowiązuje na nim ograniczenie prędkości. Nowe wyznaczone trasy odcinkowych pomiarów prędkości są coraz dłuższe, mogą mieć nawet kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów. Na stronie CANART w każdej chwili możesz sprawdzić aktualną mapę lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości. Wrzucam link do tej strony. Czy odcinkowy pomiar prędkości ma jakieś słabe punkty? Oczywiście, w wielu przypadkach kierowcy nie wiedzą, jakie ograniczenie obowiązuje na danym odcinku. W efekcie, chcąc uniknąć mandatu, poruszają się zdecydowanie wolniej niż zezwalają na to przepisy. To powoduje spadek płynności ruchu na drogach. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce na trasach zlokalizowanych poza terenem zabudowanym. Wielu kierowców nie ma pewności, czy na danym odcinku obowiązuje standardowe ograniczenie do 90 km na godzinę, czy może jest niższe. Oczywiście negatywne głosy w żaden sposób nie mogą podważyć skuteczności systemu. Odcinkowy pomiar prędkości skłania kierowców do zachowania szczególnej uwagi, nawet jeśli efektem tego jest niższa prędkość przejazdu. To w prosty sposób przekłada się na wzrost poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach. Czy możemy uniknąć mandatu z odcinkowego pomiaru prędkości? System ten jest o wiele bardziej skuteczny od klasycznych fotoradarów. Nie da się go oszukać, zwalniając przed samym rejestratorem. Jedynym sposobem na uniknięcie mandatu jest przepisowa jazda. Pamiętaj, że system namierza pojazdy również przy pomocy podczerwieni. To oznacza, że zachowuje swoją skuteczność nocą oraz podczas ograniczonej widoczności na drodze, takie jak mgła, gęsty śnieg czy deszcz. Wysokość mandatów z odcinkowego pomiaru prędkości jest identyczna jak w pozostałych przypadkach. Od dziś odcinkowy pomiar prędkości obowiązuje na obwodnicy Poznania w ciągu autostrady A2. Kamery do mierzenia prędkości ustawione są koło węzła Poznań-Komorniki oraz Poznań-Krzesiny na dystansie 8 km. Prędkość, z jaką możemy się tutaj poruszać, to 120 km na godzinę.
Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Radek.